Dzień trzeci, hej przygodo z hajsoholikami. Kuba, przywitaj się i opowiedz, gdzie dzisiaj jedziemy. Dobra, nie wiem, gdzie dzisiaj jedziemy, bo nie pamiętam, jak się nazywa to miasto. Jedziemy do miasta, gdzie się jedzie na wyspę, spina coś tam. Nieważne. Będziemy to zobaczyć. No. I lipa troszkę lipa, bo są chmury. Także... O, trzy są, no. No. Pięć w sumie. Ale tak w miarę ciepło jest. Dobrze, że ciepło jest. To jeszcze nie jest tak źle. Śmigamy. I lecimy. Jazda, 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 jazda. Jazda, 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 jazda. Techno, techno. Dojechali, szukamy teraz jakiejś łódki, żeby tam dopłynąć i zobaczymy, co tam się dzieje. Tam są jakieś ruiny czy coś takiego. No to w ogóle zwodniałem coś. Reklama została nakręcona. Tutaj taka trochę miejscówka pod ten kolorystykę Santorini. No bo to w sumie rybacka, to wiadomo. Frappe. Elegancko. Tu się znalazł nasz ten podopieczny. Gdzie żeś był? Nigdzie się nie pytałeś, że się oddalasz od grupy? Wklejałem się tu i tam, pytać się nie muszę. A jak to było? Chuj cię to obchodzi, ale pytać się możesz. O, tak. No bardzo, bardzo brzydko. Zero kultury, nie? O. Ja wiem, czy te dzieci z Łodzi to nic z tego domu nie wynosi. Z tej Łodzi nic nie wynosi. Wracasz na nogę, kurwa. Wraca na nogę. Patrz, jaki dron. Płynęliśmy, zwiedzamy jakieś ruiny tutaj. Kajo, jechaj moje koło. Tu mamy ten. Jakieś ruiny zamkowe, czy tam fortyfikacje, czy coś. Michał dzisiaj jest naszym guidem. Follow me. Follow me. Danger jest, to puszczam cię przodem przecież. Jakby co to ciebie zjedzę pierwszego. Come here, my friend. I will show you something. I show you my cat. I show you my cat down here. Wydaje mi się, że musimy jeszcze wyżej wejść. Nie, idź tam. Tu chodź, idziemy ten. Fajne są te schody, mi się podobają. Pogubiłem się teraz trochę.
pojedziemy na szczyt zobaczyć, co tam jest, bo mnie to najbardziej interesuje. Ja lubię z góry zawsze oglądać, wysoki jestem, a nie... No co? Lubię po dachach łazić. No, od razu lepiej widać. To miejsce, w którym się znajdujemy, Spinalogia, dobrze to wymawiam chyba, nie wiem. W każdym razie zostało to wzniesione w IX wieku. Pierwotnie służyło jako forteca bizantyjska. Z uwagi na to, że tutaj jest wejście do zatoki, to służyło to jako ważny element obronny dla całego terytorium przed najazdami Arabów. Mówiłem, że z góry widok jest lepszy. Kuba, masz coś dla nas ciekawego? Jeszcze nie. To doczytaj. Tamten też z kamerą. Tylko większą trochę. Tutaj nawet mieli wegetariański proch. Vegetarian Gunpowder Magazine. I tu mieli wegetariańskie te kule, wszystkie prochy i tak dalej. Co nie, Maro? Nie. No. Po tym jak w 1715 roku wyspa ta została zdobyta przez Turków, to zamieszkiwający tutaj Turcy zbudowali sobie sklepiki, szkoły, posadzili drzewa, zrobili taki fajny klimacik, żeby dawało się do zamieszkiwania. I służyło im to miejsce do czasu, aż nie zostali zamienieni na dobrą sprawę na kolonie trędowatych na początku XX wieku. Trędowaci byli tutaj zrzucani, żeby oni ze swoim chorubskiem siedzieli w tym miejscu, byli odizolowywani. No i dotarliśmy na szczyt. Nie jest to wyspa aż tak duża. Tutaj mamy widok z drugiej strony, stamtąd gdzie przyjechaliśmy, z tamtego portu, znaczy przypłynęliśmy. Zobaczcie, wspominaliśmy, że to miejsce stanowiło dobry punkt obserwacyjny dla obrony przed najazdami Arabów, tam przed innymi najazdami. No i faktycznie, tutaj obstawiam, że był fajny punkt widokowy. Natomiast zarówno z tej strony, jak i z tej strony dobrze widać fortyfikacje, które na dobrą sprawę zostały wzniesione. Tam widzimy tą zatokę, która była chroniona. Także faktycznie, strategicznie bardzo dobry punkt obronny. Widzimy wszystko, co tutaj nie napływa, co tutaj się nie zbliża. No, co racja, to racja. Powiem wam, że dobrze, że ciepło jest. Dobrze, że ciepło jest, bo tu widzę, że zostawili drzwi otwarte. Przeciąg się zrobił. Tu chłopaki próbują to domknąć, ale chyba drzwi gdzieś... No. Ja się trochę cykam tutaj, bo tu jest... O ja pierdzielę! Jak to nie jest miłość, to ja nie wiem. Wy właściwie to śpicie w jednym łóżku, także możliwe, że już do czegoś tam doszło. A ja nie wtykam na sobie swoje sprawy. Bo ty od ściany jesteś. Nagrywam, no. Masz ciekawostkę? Ciekawostkę? Zaraz ci wynajdę ciekawostkę. Natomiast na razie chcę się nacieszyć tym miejscem, tym, że tu idę, bo to mi troszeczkę przypomina klimat Assassin's Creed. Kto grał, ten wie, że tam jest cała ta wyspa. No, a tymczasem musimy spierdalać, bo nam ucieknie ostatnia łódka i będziemy tutaj Assassin's Creed all the night. No, dokładnie. Udało nam się. Płyniemy z powrotem, ale Maro, ty chyba musisz przejść na tamtą stronę, bo czuć, że tak znosi tutaj, na tą stronę. Kazałeś mi tak dużo zjeść. Gruby też może.
ciężko jest lekko żyć. Tamten gdzieś się tam pływo, tamten chyba. Albo może tamten z tymi rurkami? Tamten? Gdzie Kuba jest? Gdzie on zginął znowu? Kuba, nie odpływaj za daleko! No. Żeby się nie utopił. Pierwszy raz w takim morzu pływa. Panowie się stęsknili po prostu za Polską, więc stwierdziliśmy, że odwiedzimy kolejną atrakcję i pójdziemy sobie do Lidla. Ale Lidl nie jest polski. No ale... Ale jest nawet nie w Polsce. Ale ma korzenie, znaczy... Zakrapiany jest, tak. Zakrapiany. Lidl jak Lidl, dwie kasy otwarte. Strong Kong. Byliśmy w Lidlu, no to na kolację lidlowskie klasyki wyjeżdżają po polsku. No i dobra, tym optymistycznym akcentem zakończymy tego hajsoholikowego vloga. Pewnie część pierwsza. Drugą zaczniemy kręcić dzisiaj oczywiście. Ale ze względu na to, że dzieje się tego dość sporo, to chciałbym to jakoś podzielić. Chłopaki się ogarniają, robimy śniadanie i jedziemy dalej. Jakieś plaże, jakieś coś, jutro kłady, cuda nie widy po prostu, no. Zakwasy na łydkach i takie sprawy. Także lecimy.